10. jubileuszowa edycja Survivalu, która odbywa się na terenie stadionu sportowego Oławka, dawnego terenu służącego wrocławianom do handlu i znanego przede wszystkim wrocławianom właśnie z tego przeznaczenia i z tego charakteru. My natomiast w kontekście Mistrzostw Euro 2012 postanowiliśmy poruszyć związki sportu ze sztuką. Hasło tegorocznej edycji brzmi Up to you, czyli wszystko zależy od Ciebie. Zainspirowaliśmy się takimi hasłami, którymi posługują się koncerny produkujące odzież sportową, przedmioty służące do uprawiania sportu, czyli takie energetyczne, witalne zawołanie, które ma pobudzać i inspirować do robienia czegoś z sobą, ze swoim ciałem, które ma inspirować do ruchu w swoim życiu. Bardzo trafiają do mnie, również też poniekąd z osobistych powodów, te prace dotyczące związków sportu i sztuki i tego, że te dwa wydawałoby się zupełnie odrębne światy, zupełnie nieprzystające do siebie, tak naprawdę posługują się podobnymi mechanizmami. Tutaj kluczowym jest pojęcie rywalizacji, rankingu. W jednym i drugim świecie jest to niezwykle istotne. Artyści odreagowali to, co się dzieje, to zawłaszczenie w ogóle przestrzeni publicznej na czas euro. Przez rozgrywki, przez koncerny, przez reklamę, przez pewną właśnie specyficzną bardzo retorykę, która jest podniosła, która korzysta z tej ideologii czy idei samodoskonalenia, która jak gdyby w pierwszej kolejności powinna się kojarzyć, czy kojarzy się ze sportem, operuje takimi, a nie innymi hasłami, a tak naprawdę wykorzystywana jest tylko i wyłącznie po to, żeby nam coś sprzedać. Żeby nas zarzucić jakimś kolejnym towarem, kolejnym produktem. I wydaje mi się, że to jest to, na co artyści reagują w sposób bardzo zdecydowany. Często intuicyjnie, to nie jest często jakoś bardzo wykoncypowane, ale to jest chyba jeden z takich przewodnich wątków i jakby no trudno się dziwić. Ta praca to właściwie to jest trójkątne boisko, które stało się taką rozgrywką pomiędzy trzema najważniejszymi stadionami w Wrocławiu. Oławka, tutaj jest bramka Oławki, na którym właśnie też jesteśmy. Tam dalej jest Stadion Olimpijski, już taki zapomniany, ale wpisany dość mocno w historię Wrocławia. I najdalej bramka najmniejsza, Stadion Miejski, czyli tak naprawdę chciałem też zaznaczyć, że mimo ostatnich rozgrywek UEFA, tak naprawdę tamta bramka jest najmniejsza, jak najbardziej, najmniej dostępna tak naprawdę dla mieszkańców Wrocławia. I to jest właśnie taka gra pomiędzy tymi trzema stadionami we Wrocławiu. Akurat jeśli chodzi o tą bramkę ławkową, ona jest mi osobiście najbardziej bliska. A dlaczego? Dlatego, że tutaj przez wiele, wiele lat tak naprawdę odbywały się niskie łąki, targowisko. I tak naprawdę to był stadion, gdzie tak naprawdę najczęściej bywałem, szukając jakichś staroci tutaj właśnie na tym stadionie.
Jest to reminiscencja Targu Staroci, który odbywał się tutaj przez wiele lat w każdą niedzielę. Projekt polega na tym, że rozdaję wszystkie rzeczy, które mam za darmo. Wszystkie są ponumerowane i do każdego przedmiotu jest dołączona metka ze składem emocjonalnym w procentach, jaki mam do każdego z tych obiektów. A nie chcę opowiadać historii, ale chciałabym uszanować to, co było, a wyprowadzam się właśnie z Wrocławia, więc postanowiłam tak to zakończyć. Nawiązując rozmowę z odbiorcą sztuki, mówię mu, że może wziąć sobie jedną rzecz po prostu do domu za darmo, dając coś. On daje mi wolną przestrzeń, która w tym momencie jest dla mnie potrzebna. Tanio, sięcio. Jak? Benzyna zdrożała. Dam złotówkę. Wracamy do tradycji i tak na chwileczkę tego miejsca, które było oprócz miejsca sportowym. Słynnym... Żeby nam nie uciekł. Było słynnym bazarem, gdzie zresztą artyści się zaopatrywali na wiele naprawdę wystaw. Przed chwilą to zobaczyłem. Ja nie wiedziałem o takiej akcji. Wiedziałem tam. Nie wiedziałem przede wszystkim, że oni są tu nielegalni. Także natychmiast postanowiłem wykorzystać ich w celach komercyjnych, oczywiście. Dostarczyłem towarów. Przyniosłem z tamtej części wystawy towary tutaj. Umówiliśmy się za konkretne pieniądze. Mi będą sprzedawać to wśród innych towarów i naprawdę dla wszystkich to ma sens. To nie jest żaden jakiś w ogóle protest czy coś. Nie jest salon odrzucony. Po prostu jest to, tak, nie jest salon odrzuconych, tylko jest to po prostu sytuacja towarzyska. Nielegalne stoisko za bramami Survivalu bardzo mi się podoba. Bardzo się cieszę, że jest tak blisko, że możemy siebie obserwować. Różnica jest polega na tym, że oni sprzedają, a ja rozdaję. Ten aspekt fizyczności, czy w ogóle fizycznej aktywności tak mocno zafunkcjonował w tej wystawie, w poszczególnych pracach, wynika z tego, że jest to rodzaj odpowiedzi artystów na przestrzeń, na jej charakter, na to jak ona wygląda, do czego służy. To jest taka odpowiedź artystów na właśnie na euro, też na tę całą kulturę kibicowską, na uleganie pewnym mechanizmom, takim mechanizmom grupowym, tak, wynikającym z jakiejś takiej potrzeby przynależenia do grupy. Ja myślę, że artyści bardzo często działają tak tricksterowsko, chcą wbić ten kij w mrowisko, ale też nie dlatego, że po prostu chcą, tylko dlatego, że to jest potrzebne i oni widzą jakiś brak tego rodzaju działań. Tą tematyką zajmuję się od ponad roku, właśnie środowiskiem kibicowskim w bardzo negatywnym kontekście, czyli analizuję właśnie sposób ich funkcjonowania w przestrzeni miejskiej. Praca została brutalnie zerwana i bałam się, że zostanie zniszczona, ale dzięki pośrednictwu policji została szybko wraz ze sprawcami zlokalizowana. I właściwie dla nich wydaje mi się, że to kompletnie nie ma znaczenia, że to jest akcja artystyczna, że tutaj się dzieje festiwal w przestrzeni miejskiej. Po prostu zostali, wydaje się, sprowokowani do działania, do reakcji. Jest to ich teren i oni go tak potraktowali, że wyczyścili teren. Artyści współcześni, zwłaszcza ci działający w przestrzeni publicznej, jak gdyby ich zadaniem jest pokazywanie rzeczy od tej niekoniecznie najładniejszej strony, też wywracanie rzeczy na nicę i pokazywanie, czy wskazywanie na pewne rozwiązania i sytuacje, które niekoniecznie uznaje się za obowiązujące, albo czasem się w ogóle ich nie bierze pod uwagę, a one są przecież możliwe.
I tutaj mamy w ogóle cały szereg takich prac, od takich najprostszych, ale jednocześnie bardzo wyjmujących, jak choćby backstage Tomasza Koszewnika, czyli po prostu ingerencja polegająca na odwróceniu względem siebie bramek stojących na boisku, po zdecydowanie bardziej złożone. Dziesiąta edycja to jest kwestia świętowania. Oczywiście tu nie chodzi o jakąś wielką fetę, ale rzeczywiście te 10 lat robi wrażenie. Ta edycja jest trochę mniejsza, trochę mniej spektakularna, niż wydawało mi się, że uda się to na początku. I chyba nie do końca dobre byłoby realizowanie survivalu na jakąś ogromną, instytucjonalną, tak nazwijmy to w ten sposób, skalę z okazji 10 edycji, skoro przecież przez te 9 poprzednich lat survival był przeglądem, był wydarzeniem, był pewną sytuacją i pewną propozycją, która wyszła z założenia jakiegoś sprzeciwu wobec instytucjonalizacji kultury i jak gdyby jego założeniem była też próba udowodnienia, że instytucje nie są jedynym rozwiązaniem, że nie są jedynym mediatorem, jedyną propozycją dla artystów i odbiorców. Że to nie jest jedyne miejsce, jedyna platforma, na której artysta z odbiorcą może się spotkać. Wydaje mi się, że to się jakoś fajnie udało, że udało się pokazać, że rzeczywiście tak nie jest, że to spotkanie w przestrzeni pozainstytucjonalnej, w przestrzeni publicznej jest również ciekawe, a czasami chyba ciekawsze.